Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i tak jak to mówiłem od 3-4 dni, od jutra zaczynamy nowy event, droga do finału w Lidze Mistrzów. Dostaniemy karty live prawdopodobnie z Ligi Mistrzów, tak jak to było w tamtym roku. Była to w tamtym roku na przykład karta Van Dijk'a, bodajże Sancheza z Tottenhamu. Naprawdę tych kart było bardzo, bardzo dużo, bardzo fajnych. Mam nadzieję, że w tym roku również będą te karty bardzo fajne. Kilka kart podejrzewam też będzie z Ligi Europy. Więc mam nadzieję, że posłuchaliście mnie i zachowaliście swoje paczki z Division Rivals, z Food Champions. Tak jak wam to mówiłem, żeby sobie zachować na jutro. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, kto zachował. Jeżeli nie, to też również piszcie, kto nie zachował. I piszcie, co trafiliście w swoich czerwonych informach. Te sobie za chwilkę otworzymy. Najpierw odbierzemy paczki za Division Rivals. Odbierzemy sobie paczki niewymienne, tak jak jest to co tydzień. W tamtym tygodniu brałem paczki wymienne i to był pierwszy i ostatni raz, kiedy brałem paczki wymienne. Zawsze będę brał niewymienne paczki za Division Rivals i paczki za Food Champions. Tych paczek na jutro mam naprawdę, myślę, przygotowanych ze 40, może 50 na pobocznych kontach również. Więc mam nadzieję, że coś w końcu uda nam się dobrego trafić. Zanim otworzymy sobie jeszcze czerwone informy, za chwilkę dostaniemy wybory, pokażę wam jeszcze Team of the Week, jaki jest w tym tygodniu, co możemy trafić. A Team of the Week w tym tygodniu wygląda w ten sposób. Szału nie ma, tak jak mówiłem wam to, jak pokazywałem wam to na społeczności. Jest Timo Werner i jest Skywalker. To są dwie karty, które bym tak naprawdę używał. Reszty raczej bym nie używał, tylko bym rzucił do kolejnego SBC od 86 plus. Za tydzień bodajże będę mógł zrobić już to SBC o kartę 86 plus czerwonego informa. Także co, zobaczymy. Czy uda się trafić Skywalkera? Wątpię w to bardzo. Timo Wernera również wątpię, ale zobaczymy, może się poszczęści, piszcie, jakie czerwone infory wam się udało trafić. To mam jeszcze, odbierz nagrody przed wykonaniem, przed zakończeniem sezonu. Przypominam, że jutro paczka dwóch piłkarzy i mała paczka piłkarzy Elektrum. Aha, to dostałem za bodajże faza grupowa UCL, było takie zadanie, tylko tam była chyba paczka za 45 tysięcy. Nie wiem, bo ja tego na pewno nie odebrałem przez przypadek. I nie wiem, czy ta paczka mi nie przepada, bo tam nie widziałem, że miał paczkę za 45 tysięcy. Więc trudno, zobaczymy. Być może ta paczka za 45 tysięcy przepadła, to jest nauczka na przyszłość, żeby odbierać do razu te nagrody. Zobaczymy, dobra. Lecimy z pierwszym wyborem czerwonego informa. Co będzie? Jest Chris Smalling, 83. Karta na pewno przypomina FIFA bodajże chyba 16 albo FIFA 17. Jeden z najlepszych środkowych obrońców naprawdę przez całą grę. W tej FIFA już tak nie jest, chociaż ten inform naprawdę najgorszy może nie jest. Na pewno weźmiemy sobie tę kartę i pewnie przepalą za tydzień na informa 86+. Drugi wybór czerwonego informa. Znowu Smalling, jest również Hazard. Także bierzemy kartę Hazarda i Smallinga. Nie najgorzej, powiem szczerze, 84, 83. Są to karty w miarę użyteczne, ale raczej nie na Food Champions. Ale mimo wszystko i tak jestem w miarę zadowolony z tych informów. Mimo tego, że i tak ich nie będę raczej używał. Także co, słuchajcie, przechodzimy jeszcze do tych zadań sezonowych. Nie, najpierw zobaczymy te paczki, czy ja mam tą paczkę za 45 tysięcy. Jeżeli jej nie mam, to znaczy, że ona przepadła. Tu jest mała paczka piłkarzy Elektrum, paczka dwóch zawodników, mega paczki, paczki za 50 tysięcy. Jest, dobra, mamy złota paczka piłkarzy Prime. Także na szczęście sama się odebrała ta paczka, więc nie przepadła. Zadowolony bardzo bym nie był, gdyby ta paczka mi przepadła. Tutaj w zadaniach sezonowych przypominam, że jutro o godzinie 19 zaczyna się drugi sezon, sezon pierwszy się kończy, więc jak ktoś jeszcze nie ma zrobionych zadań o ikony, to polecam to zrobić sobie jak najszybciej. I tak samo zadań na Zachę. Jutro już będzie ostatnia szansa, żeby odebrać sobie Zachę, Toliso czy Vasqueza. Też mam kilka tutaj paczek z dwoma zawodnikami zadań na Serie A, też na pewno sobie otworzymy je jutro. I mam również paczkę za 50 tysięcy za wygranie 100 meczów w Squad Battles. Więc tak mówiłem, tych paczek naprawdę na jutro będzie bardzo dużo. Więc co, słuchajcie, to będzie chyba na tyle. Czerwone informy tylko dzisiaj w odcinku i resztę paczek zostałem na jutro, tak jak mówiłem, po godzinie 19. Będzie naprawdę bardzo, bardzo dobry odcinek, więc zapraszam wszystkich. Tutaj mam kilka inwestycji, które raczej udane nie będą, bo no, jak jest zawsze event, jak jest zawsze ekran czytywania, to market leci w dół przynajmniej przez pierwsze 2-3 dni. Raczej będę chciał się pozbyć tych kart, jak najmniej na nich stracić i zainwestować w coś innego lub po prostu mieć te końce na przyszły tydzień. Także co, to było tyle. Piszcie, jakie czerwone informy wam się udało trafić i widzimy się jutro naprawdę, mam nadzieję, genialnym evencie. Na razie!